Hej ho, witajcie w Cify 5. Długo wyczekiwana wojna z Kazimierzem wreszcie trwa, aczkolwiek nie wygląda ona tak, jak to sobie zaplanowałem, wykombinowałem i wymarzyłem. Niestety, Kazik ma samoloty, latadła, którymi wali, no po prostu. To jest niefajne. Dodatkowo ma dużo artylerii, czego strasznie dawno nie widziałem, no i nimi też wali. I to też jest niefajne. A co gorsza, w wyniku tych moich takich kombinacji zdobył Kazik Wilno i Rygę, która ma ropę. Także Kazik ma 5 ropy. A tu ma kolejne 5, aczkolwiek graficznie to tak wygląda, jakby było to pole obrobione i tę ropę wydobywał, ale tekstowo jakby nie, bo nie ma napisu szyb naftowy. Tu jest. Także sam nie wiem, czy on tę ropę ma, czy nie. W każdym razie w Warszawie buduje trójpłaty kolejne. A trójpłaty, w momencie, w którym toczymy taką wyrównaną bitwę powietrzną, są ważniejsze niż bombery, bo trójpłaty mogą strącać bombery, a bombery trójpłaty nie. Także jak atakuje przeciwnika, czy tam planuje walczyć się z przeciwnikiem, który ma samoloty, czy inaczej lotnictwo, to ja w pierwszej kolejności buduję właśnie myśliwce, trójpłaty w tym wypadku. Wydawało mi się, że Kazik tych latadeł nie ma i dlatego kupowałem te bombery. A on ma, kurde, latadła i powinienem mieć więcej trójpłatów niż bombowców właśnie. No ale to już za późno, nie wyszło, nie pykło. Przefikane mi się wydaje, ciężka ta wojna będzie. Przestawiam te jednostki, liczę pola, kombinuję, ale nie wiem. Głupi Francuz tam na tych wyspach brytyjskich się napiernicza z budyką, zamiast tutaj przyjść w Berlin atakować. To by było dobre, bo Hiszpania też walczy z Polakiem. Bo tam Izabelę namówiłem, żeby tak zrobiła. No ale to w wyniku tego to Rygę Kazik zdobył i Wilno. Nie, Wilno, bo Rygę to Francuz miał. Oho, tu się biją, właśnie o to chodzi. Także tak... O, dobrze, że atakuje Kijów. Także nakombinowałem. I z jednej strony dobrze to wyszło, że Kazik walczy z 4 przeciwnikami. Ze Szwedami, Francuzami, Hiszpanami i Turkami. No ale kurde, zdobył miasto, które ma ropę. I ma jednostki, które są dla mnie groźne. Artylerię i latadła. Pierdzielony, no. Muszę być cierpliwy. Tyle wam powiem. O, zobaczcie, ile oni mają tego złota. Gdybym mu otworzył te granice, to być może szybciej by te swoje jednostki tutaj gdzieś przestawił Sulejman, ale jednocześnie mógłby tutaj przyjść na mój Sybir i miasta mi założyć i tego się boję. Dlatego go puszczał tutaj nie będę przez moje włości. On ma ten Konstantynopol tutaj, jakby chciał, to by normalnie mógł się tędy ruszyć i przejść. A nie tam, kurde, wymuszać na mnie otwarte granice. Wolałbym jednak tego uniknąć. Także kombinujemy. Zabij te husarie, no. Pałoty. No, dobrze. Papa. No, ale to dopiero jedna jednostka. Chociaż może druga będzie? Uwaga, uwaga. Ja na razie straciłem karabiny Gatlinga. Ile zabiłem jednostek? Te dwie? Też chyba niezbyt wiele. Ogólnie, no mówię wam, bieda. To nie tak miało być. No dobra. Boję się ataku na Tyraspol. Także też tak tutaj, wiecie, kombinuję. No i mamy 3 husarie, które warto by było zabić. O, boś. Ktoś tak sobie może myśleć, że powinienem atakować tę Rygę, ale to jest nie do zdobycia miasta na tym etapie. Ja nie mogę sobie pozwolić przy takich ilościach artylerii u Kazika. Muszę cierpliwie czekać. Muszę wytłuc te jednostki dopiero wtedy. No tak się robi. Najpierw się zabija jednostki wroga, potem się przejmuje miasta. Odwrotnie to no, mógłbym miasto przejąć i za chwilę je stracić. Także sami wiecie, rozumiecie.
Dobra, tu walimy. Tu walimy, bo nic innego do roboty nie mamy. To niestety wszystko ma jeden punkcik zasięgu, także bieda. Ja zmierzam, skoro ropy nakupowałem, bo nakupowałem tej ropy, to zmierzam, o tutaj. Kolej i tu od razu, bo tu mamy pelotki. Tylko, że to 9 tur i karabiny maszynowe, a Kazik już to ma. To jak on zacznie robić pelotki, no to ja nie wiem. To chyba tej wojny się nie wygra. Dobra, idź tu zrób porządną farmę, a nie jakiś tam głupi punkt handlowy. No tu się bawić z nimi chyba nie będziemy. To trzeba zabić, to trzeba zabić, to trzeba zabić. I to by było dobrze dobić. Ale tutaj, nie, tu jest bomber. Ale tu jest myśliwiec. I jak on przejmie te moje bombery, zaatakuje, przechwyci, to może być nieciekawie. Ile bijesz? 30. O, 37, dobra, czyli tu walimy na pewno. Tu walimy na pewno. To jest nasza artyleria, która niestety niczego nie zabije. Czyli tak, to bym musiał wykonać 3 ataki, żeby to gówno zabić. Ja pierniczę. Co tu się dzieje? Czemu tu się takie... A, to by było też... A, i to jest jakie kurde wytrzymałe. No nie mogę. Nie mogę. Co tu się podziało? No weź nie mów, że tego nie zabijesz. Ja pierniczę. 28. Obrona na otwartym terenie. Co? 45, to mu zabijemy, jak już sojusznika straci. No weź to zabij, proszę cię, zabij, 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 zabij. No nie, ale gówno. Tu się ustawię. To by też trzeba było zabić. Też pewnie tego nie zabijemy. Dobra, zróbmy to tak. Wybijajmy jednostki. Bo tym mógłby wtedy zaatakować tę moją artylerię. Tutaj tą też może i dlatego musimy i te zniszczyć. Ale i tą musimy zniszczyć, bo jest w zasięgu. Te dwie jednostki. Husaria nie może zaatakować tej artylerii, bo ta nie da rady. Nie przejdzie. Chociaż nie, może przejść. Nie jestem pewien. I to, żeby nie strzelało we mnie. Tylko, że to może nie zabić. Jezu, 41. Dobra, zobaczmy to po kolei. 41. 41. 42. Dobra, tym próbujemy. No nie! Ale gówno! No to już na pewno nie zabijemy wszystkiego. Bo jakbym przeszedł tędy, to tutaj... Dobra, tak się może uratujemy, a tu... Nie, to nie ma. Dobra, spróbujemy. To jest w tym momencie najpotężniejsza jednostka. A czy tutaj przypadkiem gdzieś nie lezie ta artyleria? Bo ja tu widziałem artylerię. Dobra, fortyfikuj się. Mamy tych bomberów jeszcze 2 tylko. To zabijemy i to zranimy i tyle zrobimy. Ale badziew, ale badziew. Kurczę, ale jestem niepocieszony. Dobrze, to spróbujemy zabić to. Może przy odrobinie szczęścia zabijemy i to. No weź zabij wreszcie, kurde, niech te bogowie RNG pomogą, nie. Mógłbym się też tu ustawić i zblokować, ale boję się, że tak, tym nie strzeli, tym zaatakuje, tym jakby tu się podmienił, to by zaatakował. No mogę stracić, kurczę, tego konika, ale muszę się
tak ustawić, myślę. Ja atakował nie będę. Tutaj fortyfikowania nie ma ta jednostka. Podejdę bliżej. To bym wolał zostać. Tutaj tego przesmyku pilnuję. Napoleon, ty pało. Mordy jeża, muszę do niego zagadać. Bonjour, bonjour. Zabrzyj pokój z tą wariatką. No nie no. To, a jest, pojawiło się. No wreszcie, to nie kadzidło. A nie, dobra, dam ci kadzidło. Kadzidła mam dużo. Zaproponuj. A, 8 natury. No nie, nie mam tyle. Nie no, mam dużo. Dobrze. Niech ci będzie. Dam mu to. Bo on musi, kurde, atakować Kazika. Także w tym momencie mam nadzieję, że zacznie to robić. No to dobra wiadomość. Ojejku, dobre i tyle. Dobre i tyle. Tutaj się nie ruszamy na razie. Chyba, żebym tego zabrał. A, tu jest dobrze. Choć, no ja tak, ja tu ktoś... Nie, dobra, nie ruszam tego. I musimy to wyczekać. A ten ma już czekać na tory. Dalej. No, tylko że kolejne latadła zbuduje właśnie za moment. A nie, już zbudował chyba. No i dobra, dymaj się tam. Celtowie, okej. Okay. No, i stracę jednostkę w tym momencie jakąś, czy nie? Tak jak już mówiłem, problem też polega na tym, że Kazika możliwości produkcyjne są o wiele większe niż moje. I on długofalowo wojnę raczej wygra. Długoterminowo. O-o. O, żeż ty mordę, patałachu, jakie to ma zasięgi. I zabija moje, kurde, no zabije. No bankowo zabije. No. Nie, ojejku, uratował mnie. Saria mnie uratowała w ten sposób. No i dobrze, i Kijów też pomaga. No Kijów jest, kurde, potężny, no. No dobrze, to nawet... Tak, to już ty mnie nie zaatakuje, czyli mi się upiekło. Upiekło mi się. No i tam też nie atakował, to dobrze. No to się opłaciło tego kozaka tam dać jednak. Czy już? A to nie było wcześniej takiej wojny? Jak to możliwe? A, bo ja go prosiłem, żeby za 10 tur, no tak. Dobrze, czyli powiedziałem temu Solejmanowi o tej wojnie z Kazikiem. Powiedział, że wrócimy do tematu za 10 tur. No i zaatakował. Zaatakował go. Także dobrze. Rzadko, tak jak już mówiłem, korzystałem z tej opcji, a to jest dobra opcja jednak. Aha. Dobrze. O, żeż ty, kurde. Osiedzi ten patałach. Dobra, tu walimy tak. Tu se nie postrzelamy. Karabiny Gatlinga są już teraz słabe. Ja potrzebuję, wiecie. Potrzebuję karabinów maszynowych. I teraz będę mógł przejść normalnie do domciu. No jeszcze niezbyt, kurde. Nie, ale to chyba mnie już nie sięgnie. Miejmy nadzieję. Dobra, wybierzmy produkcję. No tutaj to się zbyt długo te bombery robią. Zadarujemy. Ile ja mam piechoty? 4 sztuki. Straciłem już 2 karabiny Gatlinga. Czy będę robił jeszcze jedne? No, też tak mi się to nie widzi. Dobra, jakiegoś piechociarza, to tam będziemy ich wysyłać na front, żeby ginęli. Tak to będzie wyglądało, wam powiem. No też nie zabiję. O Boże, jakie to potężne. A tu spróbujemy...
Te husarie trzeba udupić. Bo to pierdykane... Dużo tych punktów ruchu ma i biega mi po tym świecie. Oho, generał się urodził, cudownie. Słyszałem go. Tu cytadelka na przykład, taka piękna by była. No piękna, tylko że to bolałoby. Z dwóch miast bym był ostrzeliwany. No trzeba, kurde, uważać. Trzeba uważać, a tu musimy podejść. To jest, wiecie, z awansem. Takim. Jezu, żeby tu się nie pojawiły te... Bombery. Idę mu poplądrować. O, albo tu go na razie zostawimy. Na razie tak, jest awansik. Czy ja naprawdę będę musiał wziąć leczenie? Nie mogę wziąć, znaczy nie no, nie wezmę tego, nie. Odpada. Idziemy w to, bo potem będzie leczenie w każdej turze. I o to mi chodzi. Dobra, który jest najsłabszy? Ten też ma awans. To on nie jest najsłabszy. Dobra, tam. Dobra, musimy to pozabijać wszystko. No jest nadzieja, żeby to zabić. Ale nie, bo to mnie może walić. To my to zabijamy. O kurde, przechwycił mnie? Nie. Ale i tak wyrwałem. Noż kurde. Nie są trójpłaty i to musimy podleczyć. To nie ma bata. Innej opcji nie ma. I przejęcie ustawiamy oczywiście. I czuwaj, panie kolego, ty się fortyfikuj. Tu jest generał. Także on też pilnuje. Kolejny bomberek będzie. O, kijowek, pomagaj, kijowku. O, jest, kurde, zrobił się. O, litości. O, teraz Francuzik, weźże, kurde, atakuj. Tutaj chcę twoją armię widzieć. Oż, kurde. O, dobrze. To jeszcze Maryśkę. Izabela i Kazimierz, no to głupia ta, zapłaciłem jej, nie no, grosze jakieś zapłaciłem, no to niech jej tam będzie. I tak z tej wojny nic, o widzicie, nic konkretnego nie wyszło, no za wyjątkiem tego, że Kazik Wilno zdobył. O litości, ale mnie wydupczyli. To nie tak miało być. Chociaż Wrocław muszę zdobyć w tej wojnie, to już się będę cieszył, bo to jest ropa. Aż kurde, i przyszło to gówno. Ale źle je ustawił, głupi komputer, bo jest w zasięgu mojej... Nie, no tak, dwóch artylerii jest. No to chociaż dobre i tyle. Dobra, zagadamy za moment do Austrii. Może będzie chciała Kazika zaatakować. Jaki Gustaw Adolf, gościu? Kazik! Gdzie ty masz Adolfa? Tumanie jeden. Co za mosiek. O, dobrze. Dobrze. Cholera, miał tyle tych artylerii kijów. No i już nie ma. A ten też, Turek się pyta, kurde, o te. O nie, tworzywo sztuczne mi ukradło. No to ładnie. A piernicz. Nawet tu nie podejdę. A tu zasięgu nie mam żadnego. No nie. No tu na pewno musimy zrobić tak. To innej opcji nie ma kompletnie.
to trzeba zabić. Chociaż to się nie uda jeszcze w tej turze, bo bomberem to atakować to jest porażka. No. Tu spróbuję, też nie zabijemy. Kurde, a to będzie strzelało we mnie. Aja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 j
Robimy bombera oczywiście i podwójnego bombera. Jakie ty masz teraz zasięgi? Żadne. Możemy tu przestawić. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ale to winno bym potem nie walił. Dobra, niech jeden tu będzie. Tak, żeby tam straszyć. Musimy zrobić kolejną faremkę. O, udało mi się to zgarnąć, to dobrze. Widzicie, to ledwo zipie, kurde. Ale to tak. Zerknijmy, bo nie jestem pewien. To ma jeden promień zasięgu, czy dwa? Pobliskie jednostki. Zasięg dwa. Dwa. Dobra, dwa. Czyli tu nie, ale to mogę walnąć. To mogę walnąć. No i powinienem zabić. A czyli w tego już walić nie mogę. Bo będzie... Noż kurde, jaki to jest niewart. Daj też spokój. Co tu się dzieje, no? Ten taki zdrowszy. Czyli tym walimy. No, zabijamy tak po troszeczku. Ale to nie tak miało być. To jest w ogóle medyk. 52. Tu mnie przechwyci tamten. A nie, on nie ma punktów ruchu. Akcji punktów nie ma. To nie przechwyci. No ale to i tak nie ma co zabić. No, tego najprawdopodobniej nie zabijemy. On nam jest straszny, to strzelec taki zwykły. To nie chce podchodzi. Artylerię trzeba wybić. Albo husarię. Gdzie najmocniej walnę? Wszędzie będzie to przechwycenie, kurde. O, to może być problem. Tu też będzie? O Boziu. Dobra, to ryzykujemy. 52. Próbuj. Boziu, przechwycił mnie, widzicie? Myślałem, że aż tak mocno nie zdzieli. Jak tu się ustawię, to generał nie będzie miał zasięgu. Ale i tak tak zrobię. Ojejku, jaki człowiek skupiony, kurde. O kurde, Szczecin. I karabiny maszynowe. Czy to gówno mnie zabije? Co ja... Nie no, nie będę mu tego plądrował. Żeby zginąć potem. No nie, nie. Idźmy se tutaj. Nie ma co ryzykować dla głupiego plądrowania. No, czyli ledwo przeżył ten mój, kurde, bomber. Spokojnie, spokojnie, słuchajcie. Tym atakował nie będę. Coś jeszcze chciałem zrobić chyba. 1, 2. No dobra, wezmę go, wyjmę. Żeby ta artyleria była w zasięgu. Ciągle wszystko mam w zasięgu, to okej. To okej, to okej, to okej. To okej. Ty wziąłbyś, pomagał patałachu. Sulejmanie, ty głupi ty. No robimy trójpłaty. Co tu się podziało? Dobra. Dobra, dobra. Tu za chwilę będziemy walili.
Nie powinno być źle. A tu? Ten na płasko, ten też na płasko? Dobra, to idziemy z tym. Kurczę. Czuwaj. Tu założę. Na tej górze. Ciężko będzie miasto zdobyć. Bo ciężko je też będzie mi bronić. Bo ja tutaj żadnej armii nie mam. Tę jedną jednostkę, drugą jeszcze drogę muszę zrobić. A kurde, ciężko będzie. Szalona gra. I szalony Kazik po raz kolejny. Już tak groźnie nie wyglądał, ale jednak się groźny okazał. Już, no dobrze. Hiszpania potępia pół świata. To mi się podoba. Tylko się boję, żeby mi kurde nie zaatakował tego. O kurde, i mój przechwycił, nie strącił i teraz kolejnego już nie przechwyci. O, widzicie? A, ale kozaków atakuje. Dlatego... Oż kurde. No to po kozakach chyba będzie. Ale to na razie wygrywam w tych stratach. No przeżyj kozaczku, przeżyj. Nie, nie przeżyję. Kurde. O Boże, ile tego. Napoleon, ty pało. Przyłaś, że pomagaj. Przyłaś, że pomagaj, kurde. Turek też by mógł tutaj tę armię swoją wziąć. Daj ta, że spokój. No, ile to się będzie robić? No, nie wytrzymie. Tutaj trzymam te jednostki, bo tu wiecie, niebezpiecznie może być. Tu jest miasto z bomberami, także nie będziemy podchodzili. Mamy kolej, mamy szlak kolejny. O, tutaj takie tam pierdoły. Dobrze. Najpierw do Dniepro robimy szybciutko tory. Także i tutaj przerwiemy to, bo nam to aż tak niepotrzebne na gwałt. O, tam fajne rzeczy widziałem. I kolej. Marsz. Marsz jest dobry. Ale czy ja tą jednostką będę wychodził? Nie no, będę. Prędzej czy później będę. Dobrze, walimy. Co się da? Kurde, za 7. No ale punkty doświadczenia. Ojejko. Głupio strasznie straciłem jednostkę i to mi się nie podoba. Dobra, tutaj chyba tak wejdziemy. A tego ustawimy tu, w takim układzie. Ciągle gówno zipie. Musimy zabić to. Tak jak mówiłem, to priorytet. 8 tur do moich takich jednostek. Także szanowni państwo, jeszcze ruski rok. No i cóż my teraz zrobić możemy? Tu mnie przechwyci jakieś gówno? O Jezu, tu jest to. To mnie, ma mnie w zasięgu. O nie, no czemu to się tak gówno dobrze ustawiło? Ale nie, on się ruszył. To chyba jeszcze nie będzie. Nie będzie chyba jeszcze... Jeszcze tutaj działał. Chociaż nie jestem pewien. O litości. A czekajcie, może bym jednak to ustawił tu. Potem to podmienię. Tak, zróbmy. To ledwo zipie. To się leczymy. O Boże, to też ledwo zipie. O Boziu, to jeszcze bardziej.
Czyli mam tego chłopka roztropka, jednego bombera, którym co ja sobie mogę zrobić? Tutaj ten myśliwiec, kurde, coś tam atakował chyba. Też gówna nie zabije, niczego nie zabije, no nie. No tu jest latadło, kurde, no to wszędzie będzie mnie atakował. Pierdzielony tuman. Wow. No to ten jest jedynie w takim zasięgu. Atakowanie tego, to mogę stracić jednostkę tak głupio. Patrzcie, jakie to ma awanse. Leczenie, leczenie i na trudny teren. Dobra, raz kozie śmierć. Bo to ma leczenie, tak żeby się za chwilę gówno uleczyło całkowicie. Zabiłem. Nie, nie zabiłem, cudownie. A szlak by was trafił. No teraz już ten gówniak nie strzeli, raz tylko może. Także zabijmy gnoja. Się nie będziesz leczył. Patałachu. O kurde. Czemu tu tak kurczę mi... Aha. A ten, tędy, głupie to to. No ta gra jest czasem głupia, no nie mogę. O Jezu, odcinek trzeba kończyć. To, żebym się, kurde, nastrzelał, tak? Ale się nie spodziewałem czegoś takiego. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 jednostek priorytetowych. Kolejna taka gówniana. Dobrze, że on to tutaj trzyma. Gubi komputer. Nie, czekajcie, to zobaczymy. Oho. Ale też słusznie robi, tak jak i ja też robiłem. Mhm. Dobrze, Napoleon, kurde, musi pomóc. Jak on pomoże, to powinno być ok. Tutaj, tak jak już mówiłem, cierpliwość jest najważniejsza. Żadnych tam nerwowych ruchów. Trzeba wyczekać, trzeba metodycznie jednostki wybijać. No na razie straty poniosłem w 3 sztukach czy 2, ale zabiłem no kilkukrotnie więcej, także w miarę jest ok. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się, pozdrawiam. Na razie, cho.